To jest pytanie, które chcę teraz zadać. Dlaczego pokuta i wiara są tak trudne? Dlaczego towarzyszy temu tyle gwałtowności? Dlaczego jest tak wielu ludzi pragnących wejść do środka, ale nie będą mogli? Dlaczego? Teraz posłuchajcie bardzo uważnie. Zamierzam powiedzieć wam o innym wersecie. Pochodzi on z samego końca Biblii. I słuchajcie bardzo uważnie, jak Biblia się kończy. I ostatnia księga Nowego Testamentu zmierza do końca. Ostatnią myślą, z którą Pan Jezus Chrystus nas zostawia, jest to: a ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Pozwólcie, że coś wam powiem. Czy wąskie są drzwi do nieba Królestwa Bożego? Tak, są wąskie. One są bardzo wąskie. Ale powiem wam, one są wystarczająco szerokie i wystarczająco szerokie i wystarczająco otwarte dla każdego z osobna, kto pragnie przez nie przejść, aby przez nie przeszedł. Macie to zagwarantowane. Wszyscy, jeśli jesteście spragnieni, wejdźcie i pijcie. Bóg nie zamknie wam drzwi do waszego zbawienia, wręcz przeciwnie, On szeroko je otwiera dla każdego, kto jest spragniony. On mówi, jeśli masz pragnienie, by wejść, wejdź. W tym jest rzecz. On tak mówi. Tak mówi. Wejdź. Jeśli to takie proste, nie zadziwia to was? Jeśli to takie łatwe, dlaczego wydaje się takie trudne? Prawda? Jeśli brzmi to tak prosto, tutaj są drzwi. Jesteśmy wezwani, by przejść i dostać się do Królestwa Bożego. Wszyscy, którzy pragną, mogą przejść. Bardzo łatwo, a jednak wydaje się takie trudne. W tym rzecz, że drzwi do Królestwa Bożego są jak pułapka na małpy. Wiem, że niektórzy z was słyszeli o tym. Posłuchajcie mnie. Ta małpia pułapka działa tak, chcę powiedzieć wam o tym, że to nie jest jakaś anegdota. Te rzeczy są prawdą. Te rzeczy są prawdziwe i małpy naprawdę tak się zachowują. Posłuchajcie. Kłusownicy, dobrze wiecie, że jeśli ktoś chce zabić małpę, by ją zjeść, nie będzie starał się jej nie zranić. Po prostu przebijacie ją i kładziecie na talerz. Ale dla tych, którzy chcą schwytać małpę do zoo, ważne jest, by nie zrobić jej krzywdy. Oni mają sposób, by je schwytać. Jaki? A więc biorą tykwę, kokos lub butelkę. Weźmy tę butelkę, to dobry przykład. Wpierw stawiają butelkę z otworem, w którym małpa może włożyć rękę. I wrzucają do środka orzechy, pyszne orzechy, uwielbiane przez małpy. Co się dzieje? Małpa wkłada rękę do środka, ile tylko zdoła. Dosięga i chwyta jeden z orzechów. No i teraz jest problem. Teraz, gdy orzech jest w dłoni, zaciśnięta pięść nie mieści się, by wyciągnąć ją przez szyjkę butelki. Pewnie myślicie, okej, małpa upuści orzech, małpa będzie wolna. Całkowita racja. Ale zgadnijcie, co się dzieje. Małpy nigdy nie wypuszczają orzecha. Więc gdy zbliża się kłusownik, małpa widzi go i zaczyna szaleć, próbując uciec. Ale nadal nie opuści orzecha. Kłusownik mają, odchodzi z nią w torbie. Wiecie, powiem wam jeszcze raz, to nie jest wymyślona historyjka. Oni tak polują, czytałem o tym w internecie. Nigdy nie widziałem tego, ale mam te informacje z wiarygodnego źródła, że tak właśnie się dzieje.
Drzwi do Królestwa Bożego są takie same. Są wystarczająco duże dla was, byście przeszli. Jeśli wydubiecie te oczy i puścicie te orzechy pokuty. Gdy Chrystus wzywa, czy byś je puścił. W tym sęk. Jeśli nie wydubiesz oka, nie zmieścisz się w tych drzwiach. Jeśli nie puścisz orzecha, nie przejdziesz. Posłuchajcie, tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, nie może być uczniem moim. One są wystarczająco duże dla ciebie, byś nie przeszedł, jeśli porzucisz te rzeczy. Ale jeśli jest choćby jedna rzecz w twoim życiu, której nie chcesz się pozbyć, jeden bożek w życiu, którego nie oddasz, to nie możesz wejść. Bożki grzech są zbyt duże, by przejść przez te drzwi. Jesteś powołany, by iść, jesteś wołany, by iść, wezwany, by iść. Jesteś proszony do pójścia, masz nakaz, by iść. Jesteś wezwany do pokuty i wiary. Jesteś wezwany, by wejść przez te drzwi. W pewnym miejscu Bóg prosi grzesznika, by wszedł przez te drzwi. W pewnym miejscu Bóg prosi cię, byś przez swoje sługi, byś wszedł przez te drzwi. On zaprasza cię, on nakazuje ci. On czyni to w najczulszych słowach, jakie można sobie wyobrazić. On zniża się do grzesznika i mówi: chodźcie więc, a będziemy się prawować. On nawet prawuje się z grzesznikami. On zaprasza nas, byśmy przyszli. On umożliwił nam wejście. Problemem nie jest to, że Bóg zatrzaskuje drzwi przed kimś. Rzecz w tym, że jest tam ten orzech, który ma większość ludzi. I wiecie, w czym rzecz? Większość ludzi jest w stanie oddać wiele dla nieba, ale nie chcą oddać wszystkiego. Mają ten jeden lub dwa wyjątkowe orzechy i nie chcą ich oddać. Oni nie przejdą, nawet gdy widzą niebezpieczeństwo. Nawet gdy słyszą, że istnieje coś takiego jak piekło. Jak te małpy, gdy widzą, że kłusownik nadchodzi. Chcę powiedzieć, tam widać strach na ich oczach. Ten gość zabierze mnie, przychodzi, by wrzucić mnie w miejsce, w którym nie chcę być. I nawet gdy grzesznik widzi, że Bóg przychodzi po mnie, by mnie wrzucić w miejsce, gdzie nie chcę być. Nawet gdy widzą niebezpieczeństwo, nie wypuszczają. Czemu nie wypuszczają? To jest prawdziwy problem. Czemu grzesznicy nie wypuszczają? Bo jak widzimy w liście do Hebrajczyków 3:13, to oszustwo grzechu. Wiecie, co jest prawdziwą przeszkodą, która powoduje, że ludzie się nie nawracają? Ponieważ oni nie wierzą. To jest problemem. Oni tak naprawdę nie wierzą. Zrozumcie, wierzenie w kłamstwo to bycie niewierzącym. Grzech zwiódł każdego grzesznika, który nie wejdzie do środka. Skąd cały ten tłum ludzi, którzy usiłują wejść do środka, nie mogą? Powiem wam dlaczego, bo oni mają orzech w ręku, chodzą dookoła i mówią: próbuję być zbawiony, wołam do Boga o zbawienie. Pokaż mi swoją dłoń. Proszę, tak właśnie myślałem. Nie mogę wyjąć ręki, bo mają w niej orzech. I będą chodzić w kółko i będą płakać, i wiesz? Wołam do Pana i On mnie nie zbawia. Robię to i tamto, chodzę do kościoła i On nie zbawia mnie. Wiesz czemu? Masz orzech w ręku. Gdyby małpa wypuściła orzech, byłaby wolna od razu. Wiecie co? 19 lat temu miałem pewne grzechy w moim życiu, których nie chciałem się pozbyć. I wiedziałem, Bóg pokazał mi, idziesz do piekła za te grzechy. I wiedziałem, że zasłużyłem na to. I szukałem ucieczki, miałem niebezpieczeństwo na twarzy, ale tam były pewne grzechy, których nie chciałem się pozbyć. I powiem wam to. Wtedy w środku nocy 4 lutego 90 roku, kiedy otworzyłem swoją dłoń, bum, tak zostałem zbawiony. Tak szybko.